Zdrowia. Socjaliści nie znają historii, czy myślą, że napiszą historię lepiej niż poprzednicy? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest taka kwestia, że w Ameryce socjalizm po prostu szaleje. Szaleje, jest popularny, jest atrakcyjny, jest na pierwszych stronach gazet, jest na pierwszych stronach czy ustach w kongresie, w obydwu izbach reprezentantów i senatorów. Coraz więcej socjalistów się dostaje. No jak to Karol Marx powiedział, że historia się powtarza. Najpierw jako tragedia, a później jako farsa. No i teraz mamy fazę farsy w Ameryce. W Polsce przez socjalizm, kiedy tam istniał, tam zawsze nowi socjaliści przychodzili i mówili, że zrobią ten socjalizm. On nie jest idealny, no ale będzie lepszy, no i zrobią to, to i to. No z reguły to się kończyło tym, że wystrzeliwali tą inną frakcję, no bo w socjalizmie to jest jedna tylko partia, no ale zawsze jak się porobią frakcje, no to nie ma opozycji, że ma coś innego do powiedzenia, tylko w socjalizmie po prostu trzeba przeciwników wykończyć. No, były te frakcje najróżniejsze. Największa frakcja to była właśnie tych chamów i Żydów, kiedy to w 68 roku Żydzi wyjechali z Polski. No ale ciągle byli jacyś partyzanci, byli puławianie, byli najróżniejsi. No tak samo do Magdalenki doszło. No ale ten socjalizm ciągle ma frakcje i ciągle się wybija nawzajem i wykańcza. No i teraz w Ameryce właśnie nastąpiło to, że wierzą w socjalizm. Wierzą w socjalizm, no i ci młodzi ludzie po prostu nie widzą, że Lenin, Stalin, Mao, Hitler w sumie też socjalista narodowy, Bierut czy Jaruzelski, no to tam ciągle są zabijania ludu. W Wenezueli jest socjalizm, tak? No to tam też strzelają, zabijają, tam są jatki, jedna partia i to jest najgorsze. To jest najgorsze, że Bernie Sanders, no on nie jest już taki młody, on ma 77 lat, on miodowy podróż poślubną, no to miał w Moskwie. Także to jest taki stalinista, to jest taki socjalista, stalinista, komunista, hardkorowy, 77 lat. Stara się teraz zostać prezydentem od nowa. No i to jest makabryczne. I on mówi, nie, ja nie jestem socjalistą, jestem socjalistycznym demokratą. No ale to jak to wiadomo, socjalistyczni demokraci to NRD, to była Niemiecka Republika Demokratyczna. PRL to była Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli Rzeczpospolita, czyli należąca do wszystkich, czyli ludowa, no to już ogólnie wieś, lud pracujący, miast i wsi. Chiny się nazywają ludowe, Korea się nazywa demokratyczna. Także wszyscy ci socjaliści, którzy mają jedną partię, no to wybierają słowo albo ludowa, albo demokratyczna, no ale tam demokracji nie ma żadnej. Szef komitetu jest wybierany na 50 lat, tak jak teraz w Chinach wybrał się na dożywotnio. I wszyscy ci lewacy socjalistyczni wybierani są, wybierają siebie, albo ustawiają całą tą sytuację, że są wybrani na całe życie. Także kto dochodzi tam do władzy? No do władzy to w zasadzie ci są wstawiani najróżniejsi ludzie, a są wstawiani przez profesjonalistów, przez zawodowych marksistów, leninistów. No i tam już tej demokracji za dużo nie zostaje. Ten cały ten Sanders, on wychodzi i opowiada, ciągle tylko siedzi i jak Mussolini po prostu opowiada i trzaska w tym te swoje wypowiedzi, jak się go posłucha, no to są dosyć denerwujące.
Ale jednak chcę przekonać, że socjalizm to jest jedna, jedyna droga. No, socjalizm kiełkował wszędzie, tak? Kiełkował tysiące przed rewolucją rosyjską. Komunizm, socjalizm miał wybuchnąć w Niemczech, najbardziej rozwiniętym kraju. No, tam się nie udało. Ta pierwsza wojna światowa w zasadzie postawiła wszystkich ludzi naprzeciwko. Lud pracujący miast i wsi poszedł walczyć w okopach przeciwko innemu ludowi miast i wsi. Irlandia, powiedzmy, była wykolegowana przez Anglików. Tam też był Irlandia pod okupacją przez parę wieków. No, Polska była pod zaborami przez 123 lata. Polska powstała, no, te kraje nadbałtyckie powstały. Także cała ta pierwsza wojna światowa wymieszała to wszystko. No i w Niemczech nie udało się, tam zakładali jakieś te socjalistyczne komuny, no ale to im się nie udało. We Francji podobnie było. Gdzie im się udało? No, udało im się w Rosji. Zabili rodzinę cara, zabili samego cara, no i zaczęli wprowadzać ten swój komunizm. Wiadomo, jak to się zakończyło na Ukrainie. Dziesiątki milionów ludzi umarło z głodu, w Moskwie umarło z głodu. Doszło do II wojny światowej. Cała Europa się dostała pod strefy wpływów stalinistów, Stalina. No, komuniści polscy, polsko-żydowscy przyjechali z Moskwy, powiedzmy, do Polski przesuniętej o 300 kilometrów. Zrobili Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie 22 lipca, a 1 sierpnia było powstanie w Warszawie. No, staliniści, komuniści nie pozwolili na to, żeby nawet jednostki bojowe polskie czekające po stronie praskiej weszły i pomogły. Nie, dopiero weszli 17 stycznia. Także komuniści Polskę zniszczyli, później 44 lata rządzili, później stan wojenny wprowadzili, później kazali się wybrać na prezydenta. Także komunizm, socjalizm to jest jedno wielkie oszukaństwo, to żadnej demokracji nie ma. No i ten Bernie Sanders wychodzi, mówi młodym Amerykanom, że socjalizm jest piękny. No, w okresie przed pierwszą wojną światową, drugą wojną światową, no to socjalizm był taki dosyć popularny, no bo wszędzie było ciężko, tak? No to socjalizm miał zreperować ekonomię, miał porozdawać te karty w ten sposób, że wszyscy będą wygrywali. No, wiadomo, jak wszyscy wygrywają, no to nikt nie wygrywa, tak? To się kończy tym, że w Chinach powiedzmy wszyscy mają kufajki, albo czeka się na kupon na małego Fiata 5 czy 10 lat na mieszkanie. Także że socjalizm zawsze to niższy kraj. No, intelektualiści, akademicy, nauczyciele, profesorowie, oni zaczęli uwielbiać socjalizm, no bo socjalizm to jest zawsze taki, że w zasadzie, szczególnie wśród tych jajogłowych, którzy żyją, powiedzmy, z podatków ludzi, którzy pracują rękoma i umysłami, oni w tych szkołach, urzędnicy, politycy i nauczyciele, no to oni uwielbiają socjalizm, no bo w socjalizmie w zasadzie dostają pieniądze zabierane od wszystkich. No i oni mają czas na te teorie swoje, na te dywagacje, jak usprawniać ten świat. I pozamieniali się w takich małych Leninów, pozamieniali się w małych Trockich, pozamieniali się w teoretyków amatorów. Taki Michael Harrington w 1962 roku napisał taką książkę, opublikował Inna Ameryka. No i tam zaczęła się wojna z głodem, tak? Wojna z biedotą w zasadzie. To było War of Poverty. No i to on był potężnym socjalistą. On po prostu pisał, że biedę można w zasadzie, państwo może zwalczyć. No i jak to zwalczy? Zabierając jednym i dając drugim. No i w Ameryce przez ostatnie 60 lat, powiedzmy, w ten sposób to się dzieje. Dużo ludzi krytykowało właśnie te dwie główne partie, tą demokratyczną, czyli tą tak zwaną społeczną, ludową,
i republikańską. No, trzeba pamiętać, że demokraci to byli właścicielami niewolników na południu, a republikanie to byli biznesmeni, ludzie, którzy tworzyli biznes amerykański, przemysł, produkowali najróżniejsze rzeczy, no, dawali zatrudnienie ludziom i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że zawsze kiedy coś się robi, no to zawsze jest ten, który zarabia, jest właścicielem i jest ten, który robi. No i jeżeli są jakieś takie dysproporcje, no to zawsze jest jakieś niezadowolenie. Wszyscy ci młodzi socjaliści, oni w zasadzie no nigdy się nie poddali. Nie poddali. W latach 1980 był taki magazyn Opór, w zasadzie prowadził go Irving Howe, no i utrzymał się do lat właśnie 1980. Isaac Bashevis Singer, polsko-ukraiński Żyd, który wylądował w Ameryce i pisał, właśnie to o tym o nim pisał, Irving Howe bardzo mu pomógł z literaturą i z książkami żydowską, tą jidysz, no ale ciągle on uwielbia się bawić w te głupotki socjalizmu, tak? Także, że nawet Żyd oceniał Żyda, że ten drugi Żyd po prostu jest zauroczony socjalizmem. Nazywał go Meshugenes, czyli głupim, głupiutkim, taki troszeczkę szalonym. Później była taki magazyn Jacobins, no Jakobini, no to wiadomo co to jest, to we Francji po prostu głowy obcinali, tam ciągle się wyżynali po rewolucji francuskiej, poniszczyli kościół, poniszczyli księży, poniszczyli arystokrację, poniszczyli burżuazję, poniszczyli młodych, małych sklepikarzy, tam ciągle te głowy tylko obcinali, no i później jak zaczęli obcinać głowy tym, którzy dwa miesiące wcześniej obcinali głowy, no to wszyscy się zorientowali, że to coś nie tak. No ale to Jakobini, no to właśnie w opisie to było napisane, że socjalistyczne perspektywy i spojrzenie na ekonomię, na kulturę. Noam Chomsky, który w zasadzie, no następny Żyd z Europy, który w Ameryce robił furorę, można powiedzieć, no to nigdy, on zawsze popiera socjalizm i lewackie idee, no bo tak to jest właśnie z lewactwem. Oni dopóki się zgadzają w 55% z czyjąś opinią, no to idą w tym samym marszu, idą w tym samym kierunku. Problem z prawicą i z konserwatystami jest taki, że ludzie chcą się zgadzać w 100%. Jakieś tam małe zażalenie i już eliminuje. No, nie ma znaczenia, że 50, 60, 70% człowiek się zgadza. Prawica odrzuca to, że jest 10% różnicy. No i ten magazyn to w zasadzie w 2017 roku to miał 32 tysiące było drukowane, a jak doszedł Trump do władzy, no to następne 16 tysięcy doskoczyło na to. Trump został wybrany właśnie między innymi przez to, że jest dużo tego lewactwa w Ameryce, no ale teraz lewactwo znowu zareagowało na wybranie Trumpa, no i znowu także obydwie strony się podnoszą, tak jak to mówią, że przypływ podnosi wszystkie łodzie, no i tutaj też przesuwa wszystkich tych wyborców i mobilizuje. Większość tych młodych ludzi, ci demokraci, no to oni patrzą na socjalizm i nie pamiętają 70 lat tego długiego filmu horroru z Rosji, czy z Polski, czy z Rumunii. Nie pamiętają, że w Rumunii zabili Czałuszewsku. Nie pamiętają, że w Polsce był stan wojenny. Nie pamiętają, że w NRD ludzie, setki tysięcy, miliony ludzi uciekało ze swojego własnego kraju do drugiego kraju. Z Niemieckiej Republiki Demokratycznej uciekali na zachód, zostawiając wszystko. Nie zdają sobie sprawy, jaka to jest desperacja w tych ludziach, żeby
siebie, żeby po prostu z kraju, ze swojego własnego narodu wyjechać. Z Polski też wyjechało od stanu wojennego, od Solidarności w zasadzie, no do Unii Europy, do wstąpienia do Unii Europejskiej ładnych parę milionów ludzi. To Polska została wyssana z tego. No ale dlaczego tak się dzieje? No dlatego się tak dzieje, że młodzież amerykańska to została wychowana na książkach Howarda Zina, następny żydowski autor, i on napisał taką książkę Historia ludzi w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. No jak ja się przeczyta tą książkę, no to jest to kraj, który w zasadzie tam ciągle są nieustanne jakieś niesprawiedliwości, tam są ciągle jakieś wredność, tam jest ciągle wykorzystanie człowieka przez człowieka, tam jest wymordowanie Indian, tam jest mordowanie wszystkich Polaków, Irlandczyków, Żydów i tak dalej, i tak dalej. To jest ciągle, że ta Ameryka to jest jeden wielki wyzysk człowieka przez człowieka. No tak jak w sumie w Ameryce to jest wyzysk człowieka przez człowieka, a w socjalizmie jest dokładnie odwrotnie. No i tego właśnie nikt nie jest w stanie zrozumieć. No i ta młodzież właśnie, ci młodzi, oni dochodzą do wniosku, że trzeba coś zrobić z tą Ameryką. Jak oni się tak uczą i patrzą na to, no to oni dochodzą do wniosku, że to trzeba się nauczyć. No i ta utopijna jednakowość, równość i wyniki, i w zasadzie, że wymagania, że wyniki mają być identycznie niezależne od pracy, no to jest to, co socjalizm zawsze obiecuje, a w praktyce nigdy nie dostarczy, no bo to jest śmierć, w zasadzie koniec dla przedsiębiorczości, to jest w zasadzie to jest koniec polityki jako taki, to jest koniec opozycji, to jest koniec zrozumienia sytuacji jakiejś ekonomicznej. Po prostu ta gospodarka socjalistyczna się zaczyna, polityka socjalistyczna się zaczyna. No i jest taka utopia, ten ideał jest ciągle propagowany, no ale do niego nigdy nie da rady doskoczyć. Jeszcze inne takie powiedzenie Georgia Santayanga, to on napowiedział Santayana, on powiedział, że w zasadzie, no dużo ludzi to mówi, ci, którzy nie pamiętają z przeszłości, no to są przeklęci na to, żeby powtórzyć tą przeszłość. No i niestety do Ameryki socjalizm nie powróci, no bo go nigdy nie było, no ale jest obawa taka, że socjalizm może zaistnieć. No teraz jeszcze jest szansa, no i wszyscy w zasadzie mają nadzieję, że Trump zostanie wybrany jeszcze raz w 2020 roku, no ale całe te nawałnice socjalistów po prostu się budują. Także w 2024, wtedy kiedy ten wahadło takie amerykańskie, właśnie lewica, prawica chodzi, no to w 2024 może się chybnąć właśnie w kierunku demokratów, socjalistów, no i oni będą mieli tyle nielegalnych emigrantów, których zrobią legalnymi, będą mieli tyle ludzi na zasiłku, że po prostu będą im dawali jakieś paczki na jedzenie i kupony na buty, i ludzie będą zadowoleni, państwo zacznie budować mieszkania, państwo zacznie dawać, no tak jak w Wenezueli, no i to 50-60 lat może przetrwać. Partia Republikańska już nigdy się nie odbije. No i później tylko jakieś tylko rewolucje krwawe i strasznie krajowe jakieś strajki. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek dzyń dzyń. Piszcie, pytajcie, polecajcie, wysyłajcie, gdzie się da. I do następnego.